Cześć wszystkim, z tej strony Mateusz i zapraszam do kolejnego odcinka z gry Enshrouded. Ja między nagraniami wytworzyłem sobie nowy plecak u łowczyni. Patrzcie, nawet nie wiedziałem, że wilk poluje na te kozy. A jednak. A więc mamy powiększony plecak o 8 nowych slotów. A co dzisiaj? Dzisiaj zobaczymy. Bo tutaj nie ma co planować, tutaj wszystko wychodzi z praniu. Na pewno pójdę do studni eliksiru. W planie mam jeszcze to i to miejsce, ale to zobaczymy. Więc przenosimy się szybką podróżą do iglicy. O, leży ta koza tam. No i dobra. I na mapie sobie ustawiam punkt trasy. Ten. Aha, czy to już widać z daleka, że to tam gdzieś jest? Teraz jak tu przelecieć, żeby to było w miarę ok? Dobra, nie ma co tu myśleć za długo. Podlecimy sobie na razie tutaj, żeby nie spaść. Ok. Tam jeszcze 100 metrów jest. Dobra, jagódki zawsze się przydadzą. A te włókno roślinne też zresztą. Zaraz. Czy to jest tam? A ja miałem wrażenie, że to jest tam, gdzie to czerwone. No nie trudno. Idziemy tam. Lokalizacja poniżej, więc to jest tam. Trzeba jakoś tam jeszcze się dostać tu. Dobra. To przeskoczymy sobie tutaj, koło tych domków. Jeszcze ja pomyślę, jak tu zejść i w którym miejscu, żeby potem gdzieś wyjście było. O, już wilki ryczą. Nara. Bez pomyślunków padniemy tu i zobaczymy, co tu będzie się działo. O, jest chłop. A, poziom trzeci tylko. Dobra. Leży, zjemy sobie jagódkę. Trzeba poszukać wejścia do tego. A tu coś nas, widzę, że znowu zacznie gonić zaraz. Znaczy się słyszę bardziej niż widzę. Jest miejsce zapisu. Pięknie. No i dobra. Ta pałka się nam kończy, kurczę. No ale dobra, mamy jeszcze w razie czego inną broń. I sobie zejdziemy tutaj. Co żeś tu narobił? Czy takie zamglone jest, ciężko tu widać. O. Tak, zobaczymy, jaki boss tu będzie, czy w ogóle będzie jakiś boss. Ja skoczę sobie. O, co to na czerwono coś? Dobra. I tu mam jakiś, tutaj na czerwono nas tutaj coś atakuje, więc idźmy stąd. Gdzie jest ten korzeń tutaj? O! Łuk! Jak brak amunicji? Ajo, ja nie mam amunicji. Kurde, ale wybrał się tutaj. Dobra, leje mi.
Co mi od tyłu? Dobra. O, nowy poziom wparty. No i super. Przeszukamy go. To nam się tu wszystko... O, nowy punkt umiejętności. Super. Runy. No dobra. Jeszcze tylko tu. I weź się trochę ulecz, chłopie. Bo ja muszę znaleźć... A zaraz, zaraz. Plus 2 minuty. Ale to chyba od początku, jak się nam zresetuje. Znaleźć trzeba... O, tam jest. Ten korzeń do wycięcia. No jest tu parę tych gamoni. No dobra, leję ich tam, nie ma na co czekać. Już? Jeszcze ten. Chodź tu, chodź tu, chodź tu, chodź tu. Gdzie ty uciekasz? Dobra. No ja jeszcze tu dostałem czymś. Dobra, ja tu nie mam czasu, kurde. Tak prawdę mówiąc. A mam jakiś ten. Nie, tu mam kilof tylko. Dobra, wiecie co? Czas stąd spierdzielać. Bo tu nie mam życia. Zaraz się zgubię. Zresztą, jak zwykle. Odejść natychmiast. Tu była siekierka. Ja nie zdążę tego jachnąć raczej. Nie. Dobra, odradzamy się i wpadamy tu jeszcze raz. Człowiek za szybko chciał. No ale wziąłem tą miksturę przecież, nie? Jeszcze raz. Ochrona przed głową, 7 minut. No i gitara. Teraz pasuje. Co zrobił się? Ja pierdzielę, co za gnój. No i dobra, straciliśmy ten eliksir niepotrzebnie, bo on ginie za każdym razem, kiedy on tak spadnie. Jeszcze raz. To idziemy jak ludzie. Ja tylko sobie przełożę tą siekierę tutaj na 8. Od razu idę tam ciąć to. Pięknie. To zabieramy, to co nasze. Grzybnia jakaś tutaj weszła. Co to nas tu strzela jeszcze? Tam u góry jest ten chłop. A my sobie zabierzemy od nich. O ja pierdzielę. Tu jesteś. Poszedł. O, jeszcze jakieś robaki.
pieprzamy. A tu one się... Kurde, zaraz zginę. Do góry. Bo tu był gdzieś jeszcze jakiś skarb ukryty. Tylko niech on tu się odrodzi trochę. Mikstura zdrowia. Tak, taka mikstura zdrowia, że... Oj, wpadnij tam, wpadnij. Kurde. Gdyby brakowało. Tu jest ten skarb. O, długi łuk warczącego wilka. Siła ataku 10. Dobra, może się przyda. Przydałyby się jeszcze strzały jakieś. Tam idzie chłop. Będzie w nas strzelał. No to już my możemy w sumie uciekać. Tu zdobyliśmy ten łuk. I do wyjścia. Czas. Znajdźcie alchemika. Mi ta alchemik do niczego tu niepotrzebny. Przydałoby się naprawić tą pałkę i chyba zaraz wrócimy. Ją naprawimy. A zerknę sobie tylko ten łuk. Tu siła ataku 10, a tu siła ataku... No, to my mamy lepszy. Dobra. Tu załatwione, jeszcze tutaj tylko to nasionno podejrzliwości, ale potrzebujemy nową pałkę. Chłopie, co ty potrzebowałeś do tej pałki tu? Pałka z kolcami, tak? Tak. Gwoździe i kłody drewna. 4 gwoździe. A, 3 gwoździe mam akurat. Nie w tym? Dobra, resztki metalu. I są kłody. I kłody drewna. Dobra. Jak on to robił? Te gwoździe. To nie tu. A tu te płytki metalowe. Tu za mało, tu za mało. Tak. Stwórz. I broń. Tak. Myślę, że to by było na tyle. Tu sobie przyłożymy od razu to. Nie wiem, jak się naprawia. Czy to można naprawiać, czy nie? Usuń sobie. Tak. Dobra, to wracamy znaleźć jeszcze to pole, a potem tutaj, do Sanktuarium Płomienia. Tu jeszcze jest studnia eliksiru, jest jeszcze jedna. Tak, tutaj ustawiamy punkt trasy i tutaj lecimy. Już ciemno się robi. No nieładnie. Dobra, lecimy też na 2 razy, tak jak ostatnio.
Dobra. I tutaj. Na farcie, jak zwykle. Dobra, ten dostał jeszcze jakiś tutaj jest? Nie ma. Chyba nie ma. Te pszczoły. Tam jest jakiś. Ale to nas nie interesuje za bardzo. Gospodarstwo rolne. Czyli gdzieś tam. Czyli w sumie tam, gdzie byliśmy. Ten na te kozy poluje. O kurde, jeszcze ten. O, dwóch naraz. No i gitarka, i dobra. Tu jest ten nasiono. A wiecie co, ciemno się robi. Tu wypadałoby iść spać gdzieś. Tu i tak nic nie zobaczymy. Może do jakiegoś łóżka tutaj. Uda się tutaj wbić. Źle to brzmi. No ale byliśmy tutaj. To w piwnicy były szczury. Ale skoro jest domek, to jest tu i łóżko, no właśnie. Stary, ile ty będziesz tu spał? No. Dobra. W miarę jasno się zrobiło. Idziemy poszukać. No i nasiona podejrzliwości. Tak, wykop skrzynię i zgadnij jego bogactwa. Gdzie jest to? Ale czym to wykopać? Butniste pole. Może kilofem? Może tutaj w tym błocie gdzieś. A tu jest. Dobra, bo jeszcze się popsuje. Otwórz. Różdżka zamarzniętego rdzenia. No szkoda, że my nie czarujemy. Ale wezmę. Przełączę. Przełożę sobie ją tutaj pod... A pod piątkę sprawdzimy.
No ten 24 obrażenia, ale on powolny jest strasznie. Dobra. No coś tam strzela. Gdzie są jakieś lisy? Wilki znaczy się. No, kiedy trzeba, to ich nie ma. To owce chociaż, znacie kozy te. Działa? A to kozy numer 3. No i dobra, ale skarb zrobiony. Wracamy. Do alchemika nie chcę. Może później podejdziemy do stolarza. Ale na razie musimy się... Chyba, że przejdziemy tędy. Ja wolałbym od tej strony. Czyli od strony domu. I mam nadzieję, że się w sumie ciemno nie robi, ale nie powinno. Okej, idziemy zobaczyć, co tam na nas czeka. Wilczek. A tu jest jakieś przejście, ładnie, ładnie. Cyk i będziemy szybciej. Da się jeszcze tu wejść? A co tu jest? Aha, dobra. I tak to działało. Nie ma żadnych... Jest tu jakieś gamonie są. O kurde, to jest jaką kuszą. O jebany. Ale ja cię znam skądś. Resztki metalu jak najbardziej. I te czerwone beczki. A właśnie. Jak tu się robi? A, tu drewniana strzała tylko. Pusz. Też będzie coś. Strzelimy w to, zobaczymy. Nie ma nic. O, ale nie, jest sznurek. Kula wybuchowego proszku, tu do czytania, tutaj strzała z kamienia, bandaże, super. To weź, to weź. Nie rzucać, Argonie, obchodź się ostrożnie z tą nową przesyłką z doliny. Kupiec powiedział, że jest niezwykle niebezpieczna, podobno ładunki wybuchowe eksplodują. Jeśli za bardzo się nimi trzęsie albo rzuca, kto by pomyślał? Tak czy owak zapłaciłem za to niezły grosz. Nie wygłupiaj się, nie stać mnie na łatanie kolejnej dziury w ścianie. No i dobra. To zabrane. Idziemy dalej. Znowu wilki. Nawet ich nie widzę, tylko słyszę. A, tam jakaś jaskinia. My dobrze idziemy. Tu jest ten Rockmor. Chyba tak. Chodź tu, wilku. Gdzieś mnie drażnił tylko. Dobra, trzeci poziom tu jest w okolicy. Po co ci ten kamień? Zaraz znowu nie będzie tutaj miał miejsca na nic.
Dobra. Górą raczej się nie przejdzie. Przejście przez jaskinię, no. Ładnie to nazwali. Wilki. Dobra, dostał. Co tam tu u góry jest? Dobra, ja chcę. O, tu jest przejście, dobra. Chcę, że to będzie jakieś łatwiejsze przejście, a tu jeszcze lawa. Jeszcze we mgle jesteśmy. No dobra, w miarę spoko. Chyba, że to jeszcze nie koniec. Ale według tej mapki chyba już powinno być ok. Kurde, tu trochę mgły, tu trochę tego. Tu jakieś robaki. Muzyczka się zmienia oczywiście, bo jak żeby inaczej. I to raczej tu będzie. Gdzieś w środku. O, coś nowego. Pomidor. Tylko jak dostać się teraz do tego sanktuarium tu? Bo to jest... Kurde, to jest na samej górze. Da się tędy jakoś? Czy specjalnie zrobili, żeby iść naokoło? No, jeszcze raz. No. Dobra, tak się udało. Nie, no kurde, to jest za wysoko, żeby to tam ganiać. No niby jestem teraz trochę wyżej. O! Tu jest coś na tych skałach. Do pierdzielenia. Plecak jest pełny. Se powydobywaliśmy. Ale zerknę. A tu krzemień wychodzi. Dobra. W krzemieniu to chyba strzały się robiło. No dobra, jak tam dojść teraz? Tu już nie, tu już za daleko poszliśmy. To tak na pewno nie działa. Zerknę jeszcze tu od tej strony. Do wzmocnienia płomienia będą konieczne iskry oraz inne materiały. Iskry znajdziesz w sanktuariach i kaplicach płomienia. Zbierz iskry.
Dobrze im się mówi, kurde, tylko jak? Te wilki coś tu się ten popsuły. To co to było? Ten pająk mnie ciekawi. Jak pełny jest. Wyrzuć te pomidory. Albo zjedz je. I oddaję różdżkę tu z powrotem. Fragment owadów. A, dobra. No ale dobra, jak tam wejść tam na górę? To było bez sensu, jakby to trzeba było biegać gdzieś naokoło, nie wiadomo gdzie. O! Mamy wejście. Czyli wejście od tej strony. Dobra, teraz pytanie, czy tu, czy tam? No to chyba tu. A my nie mamy miejsca na tej iskry, ale to... W swoim czasie to tu ukryli to sanktuarium śmieszne. No to trzeba coś od nas wywalić przy okazji. Nurek kości wywalimy. Ta ziemia to ją wrzucę tam do kraftowania. Nurek też tam niepotrzebny. Dobrze, mamy zebrać iskry. Co to jest? Bandaże, mikstura manny. Najdroższa Helen, proszę powstrzymaj łzy i usiądź przy mnie. Popatrzmy na dolinę jak dawniej. Zachodzące słońce i opadające liście przypominają nam, jak krótki i cenny jest nasz czas. Spędźmy te godziny wspólnie, nim odbierze je nam mgła. Oprzyj głowę na moim ramieniu. Mój Żonkilu, na zawsze twój Salim. No jak romantycznie. Iskra. A tylko jedna? Aha. I nowe zadanie ulepsz. O, tu sól dostaliśmy. Dobra, a jeszcze porozbijamy trochę te rzeczy. Chłopie. Mikstura zdrowia. Sól. O, to bym wziął. Dobra, i woda. No i dobra, wracamy. Tu się nie mogę powstrzymać, muszę zobaczyć, co tutaj jest jeszcze. To chyba nie dłuższy odcinek, ale... Tutaj w 20 minut nie ma co tu pokazywać chyba w tej grze, zauważyłem. A tam nie jest czasem następny korzeń do wycięcia? Dobra, jak zginiemy, w razie czego odrodzimy się tam. Widzieliście to? W zabójczej mgle byłem. To zaraz bym umarł. To raczej nic. Nic tu dla mnie, tak? Jeszcze raz. Sprawdźmy to.
Nie ma sensu tutaj kombinować, nie wiem na jakiej zasadzie jeszcze to działa. Ta zabójcza mgła. No ale korzeń jest ewidentnie do wycięcia. Wracamy do domu. Dobra. Wzmocnij płomień. Esencja mgły 5. Kości 5. Kości to my mamy, albo nie mamy już. Żywica to tam nie jest. Mnie bardziej ta esencja mgły tu interesuje. Bo nie pamiętam skąd ją się brało. Tu jej nie ma. O, jest 5. Dobra, tutaj posortuj. Tutaj też posortuj. I tak, runy, grzybnia, włókno roślinne, to chyba nie tu. To zabieramy. Gwoździe weź też przełóż sobie. I otwórz tu. I żywica. To coś jeszcze? Wzmocnij płomień. A, smarcz czerwony i kości. Jeszcze 5 kości i 5 smarców. Tu nie ma. Dobra, smarcz. Gdzie jest ten smarcz? Smarcz czerwony, dobra. I jeszcze kości. I kości. Proszę bardzo. Tak, wzmacniamy płomień. I super, mamy nowy poziom płomienia. 2. Zadanie ukończone. Ja dziękuję wszystkim za oglądanie. Jeśli się podobało, zostawcie łapka, subka, komentarze. Trzymajcie się i do następnego odcinka. Cześć!